niby wieczór jak każdy inny, a jednak było w nim coś nadzwyczajnego. Kobieta w ciąży i towarzyszący jej mężczyzna pukają od drzwi do drzwi. Chcą skorzystać z noclegu. Nie jest to niestety możliwe, bo Betlejem pęka w szwach. Wszyscy zjechali się do tej i okolicznych miejscowości na spis ludności. Dlatego Maryja i Józef słyszą co chwilę: nie mamy już miejsca, spóźniliście się, właśnie wynajęliśmy ostatni pokój. Nie było to miłe. Tym bardziej, że Maryja czuła, że lada moment urodzi się jej syn. Gdy już myśleli, że będą spali pod gołym niebem, zdarzył się mały cud. Józefie, nie mam już sił. Już tyle godzin szukamy noclegu. Kiedy przyszedł anioł i zaproponował mi, bym była matką Bożego Syna, nie spodziewałam się, że to będzie aż takie trudne. Ech, też to sobie inaczej wyobrażałem. Anioł mnie mówił w śnie o ciągłych trudnościach. No ale cóż, trzeba dalej próbować. Nie mamy już miejsc. A my nie mamy już sił. My też nie mamy już miejsc, jak wszyscy na naszej ulicy. Ale chyba jest jakieś rozwiązanie. To jest jakieś rozwiązanie? Anioł przekonywał mnie, że Bóg się zatroszczy. Na szczęście gospodarz dobrodziej miał trochę siana i koce w grocie. Nie był to co prawda luksus, ale lepsze to niż spanie pod gołym niebem. I tam zaprowadził Maryję i Józefa. A nie mówiłam? Bóg zawsze ma jakiś pomysł, chociaż byłby bardzo... niespodziewany, tak. To cały on. Jednak mieli rację ewangeliści, bym się ani razu nie odezwał. Tymczasem w pałacu Heroda trochę złota, daktyli, plotek i przepychu. Spodziewałeś się takich odwiedzin? No gdzie? Kto by pomyślał, że ktoś chce być moim konkurentem? Że ludziom się takie rzeczy w głowach rodzą. Przecież ja tu jestem królem. Lepszego nie będzie. Ale dobrze, gdy sprawa się wyjaśni, bo mimo wszystkiego czuję, że coś wisi w powietrzu. Spokojnie. Będzie dobrze. Jak mędrcy wrócą z Betlejem, to wszystko nam opowiedzą. Słyszałeś, że zgodzili się uprzejmie donieść, co tam się wydarzyło. Zobacz przez okno. To są poczciwe chłopy. Na pewno zrobią za nas dobry wywiad. Przecież znam się na ludziach.
wesołą nowinę. Bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła ta nowina, mu gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Bogu chwałę znoszą na wysokości, pokój ludziom głoszą duchu światłości. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Panna nam powiła boskie dzieciątko, pokłonem uczciła to niemowlątko. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Którego zrodziła, Bogiem uznała i panną jak była, panną została. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Królowie na wschodzie już to poznali i w judzkim narodzie szukać jechali. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. W pałacu temperatura wzrastała, a przed nim doszło do ciekawej rozmowy. Mędrcy ze wschodu, opuszczając jerozolimskie przybytki, przekrzykiwali jeden drugiego. Trochę dziwny jest ten Herod, nie uważacie? Niby taki władczy, pewny siebie. Co to nie on? A jednak trząs się jak galareta. Bo się boi. Nowy król się urodził. Król? A może Bóg? Kto to wie? Zresztą, czy Bóg może się narodzić? Panowie, bez przesady. Bóg jest duchem. Nie można go dotknąć. Zobaczyć? Który Bóg chciałby urodzić się w takim świecie? Serio? Rozejrzyjcie się. Bóg musi być kimś dalekim, na bank. Patrz na ziemię z wysokości chmury. Stworzył świat i go zostawił i powędrował hen daleko. I teraz obserwuje go z bezpiecznego miejsca, z ironicznym uśmiechem na ustach. Tak to wygląda, nie oszukujmy się. A może? Co może? Może jest szerokie i głębokie. Może, jednak Bóg jest kimś bliskim. Może nie obserwuje świata tylko z jakiegoś wygodnego, niebieskiego fotela, tylko chce być tutaj, teraz. Chce mieć konkretną twarz, oczy i może chce coś powiedzieć, coś nam pokazać. W tekstach żydowskich czytałem, że Bóg przyjdzie jako Emmanuel, czyli Bóg z nami, a może właśnie dzisiaj da nam się z nami spotkać. Może to, może tamto, może bałtyckie albo śródziemne. Dojdziemy, to zobaczymy. Ahoj, przygodo! Za gwiazdą, do Betlejem! Powiedział z nieukrywaną ekscytacją mędrzec Kacper, łapiąc mocniej wielbłąda za sierść i patrząc w dal, w kierunku Betlejem. A tam, na jednym ze wzgórz... Tychum fy, króla niebieskiego wstąpiły, z nieba wysokiego pobudziły Pana stężu, doby nytku swego stróżu, śpiewanie.
Zbawiciel, dusz ludzkich odkupiciel, na ziemi. Zrodziła Maryja Dziewica Wiecznego Boga bez rodzica, by nas piekła wybawił, a w niebieskich postawił pałacach, pałacach, pałacach. Pasterzem w podziwieniu stają, triumfu przyczynę badają, co się nowego dzieje, że tak światłość jaśnieje, nie wiedząc. A potem Maryi czyśtają za Matkę Boską, ją znają, tak nas uczą przykładem, jak iść mamy ich śladem. Statecznie. Aniołowie? A myślałem, że występują oni tylko w bajkach. Poświata, śpiewy. Do tej pory brzmią one w moich uszach. Muszę to wszystko przemyśleć. Nie ma co myśleć. Tutaj trzeba działać. Czym prędzej musimy iść do Betlejem. Ej, wyluzuj. Co tak gonisz? Daj nam czas. Trzeba się położyć i pomyśleć. Co się odwlecze, to nie uciecze. Ale tam... Ale. Nie ma żadnego ale. Organizm sam nie wypocznie. Jak się przepracujesz, to odchorujesz. Sok z malin od mamusi nie pomoże. Zdzisiek, tam czeka na nas Bóg. Masz aż tak krótką pamięć, że już zapomniałeś, co się przed chwilą stało? Trzeba działać. Jak chcesz, to idź. Ja tam się boję tego typu rzeczy. Trzepot anielskich skrzydeł, Bóg, który jest człowiekiem, niebo spotyka się z ziemią. Sorry, to dla mnie za dużo. Położę się i prześpię się z tematem. I zobaczymy, co się wydarzy jutro. Twoja decyzja. Ja tam idę. Nie mogę przejść obok takich znaków. Daj spokój. Nie ma czasu na gadanie. Ruszam. Z tobą albo bez ciebie. No dobra, niech ci będzie. Ale jeśli tam niczego nadzwyczajnego nie będzie, to ty robisz jutro śniadanie. Super! To najlepsza decyzja w twoim życiu. Ruszajmy! Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz Ojca przed wieku wiekiem, a
teraz matki człowiekiem, raz ojca przed wieku wiekiem, a teraz matki człowiekiem. Tuż to słyszał takie dziwy, tyś człowiek i Bóg prawdziwy, ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie, ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie. O szczęśliwi pastuszkowie, tuż radość waszą wypowie, czego ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali, czego ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali. O, nie było łatwo przekonać Dziśka. Ale jak już pasterze ruszyli, to biegli tak szybko, że kurz unosił się nad nimi. Biegli, biegli, aż wreszcie dobiegli do miejsca, gdzie działy się niezwykłe rzeczy. Patrz, jaki cudny bobas, jakie ma duże oczy i ciągle jest uśmiechnięty. Melchiorze, bobas jak bobas, patrz, co tu się dzieje. Jesteśmy w czasnym grocie, pełnej ściana, zwierząt i ludzi. Niby noc jak każda noc, a jednak wszyscy wpatrują się w tego niezwykłego dzieciaka. Fakt, ma coś w sobie. Patrz, jaki jest słodki, a obok tego jakiś taki inny. Wreszcie jesteśmy, ale tutaj dużo ludzi. Ojej, ale tu daleko i pod górkę. Myślałem, że wypluję płuca. Ale warto było. Patrz, dziecko w żłobku. No okej, ciekawa aranżacja. Pomysłowo. Ej, chłopaku, zobacz, jakie to symboliczne. Dziecko jest w żłobie, czyli w miejscu, gdzie zwierzęta szukają jedzenia. Czy to dziecko też jest pokarmem? A wszystko dzieje się w Betlejem. Nawet nazwa miejscowości jest wymowna. Dom chleba. Tutaj naprawdę dzieje się coś ponadczasowego. I ci ludzie, mędrcy ze wschodu z ich bogactwem i darami, oraz my, błodzy pasterze. I ci rodzice, jakoś pogodzeni ze światem i swoją historią, rzeczywiście warto było się ruszyć z pastwiska. Dobrze mówisz, pasterzu. My pokonaliśmy wiele kilometrów, by tu przybyć i zobaczyliśmy Boga, Boga bliskiego. Tak, mówili nam o tym aniołowie. I co ciekawe, mimo tej wieści pasterze zastanawiali się, czy biec kilkaset metrów. Ale pod górkę. A na serio, rzeczywiście, czasami lenistwo sprawia, że nie robimy rzeczy najważniejszych. I to jest smutne. Warto robić to, do czego nas zaprasza Bóg. Nawet wtedy, gdy wygląda to na bardzo trudne. On ma na wszystko pomysł. Dzisiaj widzę to bardzo wyraźnie. Żubie leszyk tuż pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi. Dziś nam narodzonemu pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, a tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony.
skórze niebieskie. Upuściłeś, a stąpiłeś na te niskości ziemskie. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła pod nieba empirejskie. Miłość moja to sprawiła, by człowieka wywyższyła pod nieba empirejskie.